Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się już trzeci raz w grze Stacklands. I tak, po krótkiej przerwie od odcinków, która zaszła ostatnio, dziś właśnie wracamy do Stacklands z totalnie brakiem pomysłu, co miałem tutaj robić, po co to wszystko było i tak dalej. Ale no, nie przejmujmy się tym, tylko przygotujmy wszystko pod to, co to ma być zrobione na szybko. Byleby po prostu było gotowe, po czym wracamy do działania. I z tego co widzę, mamy jedne zwłoki tutaj. Tak już wiecie, na tym momencie mamy pierwsze miejsce do eksploracji oraz wilka w kamieniołomie. Dodatkowo mamy miecznika i milicjanta, których możemy razem przenosić. Ale dobra, mniejsza. Zobaczmy po prostu, dokąd to pójdzie. I w sumie fajnie byłoby też zobaczyć, co teraz dalej mamy z tym robić, bo jeśli mam być szczery, nie mam za bardzo pomysłu, co zrobić, więc może najpierw będzie, jeśli bym zatrzymał jeszcze raz i zobaczył, czy może jakiegoś budynku nie chciałam robić, czy coś, bo to nie za bardzo pamiętam. Okej, dobra, na pewno to cała świątynia, czyli to temple, jest ciekawym pomysłem, tylko to potrzebuje 5 desek, 5 cegieł, 3 sztabki. Sztabki nie będą problemem. Gorzej tylko z tym, jak to się nazywa. Z ilością desek i innych rzeczy. Oczywiście mam tu ponoć coś, co szybciej robi kamienie. To nie kamienie, tylko brakuje mi słów. Cegły. Ale okej, dobra, to nie jest to raczej. Nie widzę niczego takiego tutaj. A w tych miejscach też nic takiego szczególnego nie widzę. Jedyne, co tak mogę powiedzieć, że mógłbym chcieć zrobić, to jest brak mi słów. No niestety, się sprzedaje pojedynczo w market. Szkoda, ale dobra. Szczurek. Miecznik, ratuj szybko obywatela, żeby nie zginął mi tutaj od szczurka. Dzięki. Kupa. Trochę szkoda, wiecie. Cegła? Co? Czekajcie, to Brickyard zmienia po prostu. Tak, wygląda na to, że po prostu zmienia. No dobra, mniejsza. Skoro jest taki spokojny okres, to na razie możemy tutaj przysiąść bez najmniejszych problemów i trochę przyspieszyć czas. I tak, jak tylko trafi się jakiś kamyk, to bym mógł się tym zająć. Grzyb, okej. Ale póki co mniejsza. Okej, nie wiem skąd te monety, ale niech będzie. O, super. Najpierw karmienie, rzecz jasna. Dobra, nie powinno braknąć żywności. I teraz tak, zatrzymujemy. Bo chcę zobaczyć, ile my tego mamy. Równe 20, super. To możemy zarzucić Explorers. I tak, chciałbym tutaj zdobyć nowe miejsce do zwiedzania. Bo wiem, że jest trochę ich. I tak, oj, niestety mamy niedźwiedzia. Groźne bydle. Prawdopodobnie. I w sumie tak jeszcze póki tu jestem na szybko. Warto byłoby sobie przypomnieć, jak się miecze robi. Wiecie, żeby już nam ulepszyć drugiego do miecznika. 2 patyki, okej. To kolego, szybko rób co trzeba. Kurczak jakiś? Dobra, niech na razie biega. Wydaje mi się, wiecie, że jeden może sobie nie poradzić. Ten, jak to się nazywa? Miecznik, więc... i dzidownik, więc tak, chciałbym mieć dwóch po prostu mieczników co najmniej. Ewentualnie można nawet sprawdzić coś innego. Dobra, czyli nie trzeba mieć dzidowca, żeby zrobić z niego miecznika. I nie jest to może najoptymalniejsze, ale powiem wam szczerze, wolę mieć już trzech przeciwko niedźwiedziowi, bo niedźwiedź 2 do 4 bije. Niska szansa na trafienie, no ale jednak udało się, super. I teraz tak, ty możesz pójść tutaj. A nie, dobra, ten tur, który eksplorował tutaj, okej. To wy, potomstwo, jesteśmy w stanie
zapewnić wystarczająco dużo żywności, żeby wykarmić jeszcze kolejnego, więc nie będzie problem. I tak, kopalnia tutaj, teraz to jeszcze raz tu, czy to się magicznie zmieni? A, soil? Skąd mamy jeszcze jednego soila? Nawet nie zwróciłem uwagi. Mniejsza by rybarz niepotrzebny, więc... Zapomniałem, nie można teraz sprzedawać się na pauzie, nie wiem czemu. Ale tak, to tutaj, gdzie mamy smeltera. Wiem, smeltera nie mamy? A nie, jest, jest, dobra. Już szybałem, że znikł. Okej, tutaj cebulka, tutaj marchewka. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie. No tak, robimy to w ten sposób, dobra. I, a w sumie właśnie zapomniałem jeszcze o najważniejszym, dostaliśmy, a jak to się nazywa? Kolejne miejsce do eksploracji? Nie, dobra, już eksploruję. Okej. Tutaj do Lumbercampa, czemu by nie? Chcę się pozbyć tego kurczaka. Może dostaniemy kość? Dobra, i teraz moja teoria zadziała? Zadziałała, mamy piesa. A, czy można robić wszystko, co będzie, tylko że wolniej? Okej. Wiecie co, to podoba mi się. Ale dobra, moja teoria z... przy tym wszystkim zadziałała. Miecznik pomóż ze szczurkiem. Okej. Wiecie co, może nawet... Niech miecznicy zwiedzają. Wiem, że tam teraz wyzeruję, ale tak. Ci pracują tutaj. I teraz tak... Okej. Okej, fajnie, zbyszczeka. Okej, dobra. To ty, pieseł, zajmij się krzaczkiem. Czemu nie? Jest w sumie coś jeszcze, co musimy tutaj szybko robić? W sumie nie. Ale tak później, jak już to ogarniemy, to pies będzie nam robił cegły. I inne tym podobne rzeczy. A póki co tak... chyba jest spokojnie w miarę. Przez chwilę chociaż. Dobra. Berry, to tutaj od razu z mlekiem można to połączyć. Zdecydowanie wolniej tutaj sobie radzi piesu. Ale nie musimy się tym przejmować. O! O! Okej, to jest warte 5, to teraz sprzedam. Czemu nie? I tak wiem, że na markecie byłoby korzystniej, ale... Powiedzmy, że nie mogę sobie pozwolić na takie opóźnienia. Super, kolejna cegła. I teraz tak, piesu. Tutaj się tym zajmij, proszę. Iron ore. Wod. Do smeltera. Nie zdążyliśmy niestety. Ale dobra, jeszcze będą jeść na szczęście. Alhumans very fed. Dziwię trochę, że to był piesu, ale i tak Alhumans, ale okej. Kolejny dzień i jakiś atak będzie. Krowa. Super, mamy krowę. Nie wiem, po co mi ona, ale tak. Skoro jest Strange Portal, to tak. Wszystkie istoty żywe proszę tam, łącznie z dzidzią, nie chcę jej stracić. I tak, szykujmy się teraz na to, żeby walkę tutaj rozpocząć. Ale zanim to jeszcze... jaka była recepta na Animal Pena? Bo skoro mamy krowę, to warto byłoby ją zamknąć też tam. Dwie deski. Niestety. Dwa łudy. Mamy to. Jeden Iron Bar. I jeden Villager. Dobra, zaraz się to ogarnie. Tutaj niech się to wszystko śpieszy. I tak, trzy gobliny. Nie wygląda to najładniej. Tak, ty tutaj ogarniaj. I teraz tak, milicjanci i swordmeni. I niestety musimy znowu przerwać. Mamy trzy gobliny do pozbycia się. Jak widać, dla nich to nie będzie problemem. Mamy już... Wydaje mi się przynajmniej wystarczająco potężną armię. O ile nawet nie za mocną. Ale tak. I w sumie jak tutaj tak siedzimy, zajmujemy się tym wszystkim na spokojnie, to chciałbym poruszyć z wami jeden temat. Wiecie, dla mnie to jest bardzo istotny temat, powiedzmy sobie szczerze. Nie jakiś taki, powiedzmy, kwestia życia i śmierci czy coś tego typu, będzie, broń Boże, ale chciałbym, żebyście o tym wiedzieli po prostu. Bo też preferowałbym być z wami szczery w tej kwestii. Ostatnio czuję coś na kształt, jakby to najłatwiej określić, wypalenia, to chyba można tak to nazwać. Ale po prostu nie mam motywacji.
jakoś do tego, żeby siadać do tego komputera, grać w te gry czy cokolwiek innego. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale po prostu jakoś tak, no. Jakoś tak jest, więc nie dziwcie się, że będzie może zdecydowanie mniej odcinków, ale jak ja po prostu nie czuję tej inspiracji, weny, pomysłu, to na siłę nie jestem w stanie, ale teraz tak. 20 na Explorerów. Nadal uważam, że przydałoby się, wiecie, znaleźć jakieś fajne miejsca może. Wolf. Dog go, kolejny. Okej, okay, i kolejny Old Village. Może nie jest najmądrzejszy, ale niech dog go idą tam. I dobra, mam kolejną cegłę. Teraz mi tak trochę zastanawia, czy może powinniśmy jeszcze na Logic and Reason pójść na chwilę. Wiecie, a nuż się okaże, że w sumie Logic and Reason ma w sobie jeszcze, a jak to się nazywa, przepis na coś takiego jak z tym cegłem, tylko że dla tych... O, brakuje mi słów teraz. No, dla tych, no... A dla zwierząt... Tych, no... Jakich zwierząt, o czym ja gadam? No, chodzi mi o ten. Dla desek, tak jak mamy dla cegieł. No i Logic and Reason wydaje się teraz być najsensowniejszą opcją, więc no. O, i mam kolejnego. Nie, to Villager ten coś tutaj robił, ale nagle widzę, że nie robi. O, dobra, to czy mam coś dla ciebie? W sumie zajmie się berybaszem, czy nie ma znaczenia. Kolejna cegła do marketa. Za chwilę pójdzie. Połącz to z tym teraz na szybko. Jej, milion cegieł. I teraz tak szybko, to nie na cegłę, jełopie, na ognisko. I w tym mięso też możemy usmażyć, nie żeby to miało jakieś większe znaczenie. Cegły też możesz sprzedać, to tak. A grzybki, nie wiem czy będą do czegoś potrzebne, więc jeszcze pozwólcie, że zostawię. I kolejny villager, mam ich w sumie teraz aż za dużo. Taką opcją byłoby teraz ewentualne zagłodzenie biedaków, żeby stworzyć drugie zwłoki. Bo chciałem wam właśnie pokazać, co z tego powstaje, bo jeśli się nie mylę, to raz przypadkiem zrobiłem. Ale tak, zanim to jeszcze muszę poszukać szybko warehouse, stone, iron bar, villager. Coś tak mało wymaga, ale dobra. Dobudujemy oczywiście, bo przydatne są. No i co najciekawsze, zwiększałem tutaj pojemność. O, szczurek. Dog go kontra szczurek. Zobaczmy, kto wygra. Powiem wam szczerze, ja jestem za tym, że dog go wygra, ale możemy zobaczyć. No, wygrał dog go. O! Chwila, co? Czekajcie. Ja chyba zdobyłem dwie zwłoki, bo... Właśnie zauważyłem, że mamy graveyard. A właśnie o tym chciałem mówić. Ale dobra. To ty, kolego, skup się na tym. O. Gobbo kontra. Goblin, znaczy się nie Gobbo kontra Doggo. Okej. Okay. Ale to nie. Doggo nie może sam walczyć. To zbyt niebezpieczne dla tego małego piesa. Dobra, pies. Bądź gotów tutaj do pomocy. Soil. O, ciekawe, dużo tego. Chwila, villager? Kolejny? Ja już się zacząłem gubić. Chwila, treasure chest? It's locked by some contraption. Treasure chest. A, wiecie co? Zaryzykuję teraz jedną rzecz. Humble beginnings chyba mogą nam dać dokładnie klucza. I co my tu mamy? A. Monetę. Sztabkę i mięso. Nic wielkiego, ale dobra, może być. Mleko nie jest dużo warte, ale na markiecie to jakoś się przehandluje. Oczywiście. A, i teraz tak, raz, dwa, trzy. Dobra, jedzcie. Nie przejmujmy się tym. Jedno co, to tylko będę musiał pilnować, żeby... A, nadal robić te. Chwila,
Sol 19 kart? Aż tak za dużo? Okej. Okej, to nie będzie problemem chyba. Jeszcze 8 kart, okej. Traveling card! Dobra. Co? Soile też możemy sprzedawać, nie czuję, żebym ich potrzebował. I teraz tak, on jaki miał tu? Za 5... daje coś, więc... Co dostaniemy? Old Tome! A book with some ideas in it. Okej. Zobaczymy, teraz tak, rok, do widzenia. Uda zostawimy. I dobra, z tego co widzę, to z eksploracji nic fajnego nie przychodzi, więc pozwólcie, że póki co odpuścimy eksplorację. I tak. A mamy ile desków? 3 deski. Chwilę, 3 cegły, 3 deski. To było 3 czy 5? 3 sztabki. Okej, to jeszcze... 2 cegły. Na brickyardzie to nie będzie aż takie trudne do uzyskania. Ale tak, teraz musimy się naprawdę skupić. I teraz tak, póki jeszcze mamy ten wagonik, to możemy kupić kolejne. O. Hearty meal? Frittata. Okej. Cooked meat. A, co z książki możemy ideę dostać? Ale z tego co widzę, brakuje nam żywności. Wow, zaskakujące. Ale czy grzybki można? Można. Dobra. Jeśli żywności brakuje, to chyba najwyższy czas skupić się mocno na tym, żeby pilnować tutaj teraz omletów. Bo to jest coś takiego, co mogę wam szczerze powiedzieć. Fajne katakumbs, co? Jakieś katakumby znalazłem. Ramort to contain a mysterious artifact. Okej. Tu akurat mogę nawet powiedzieć, że potencjalnie wiem, o co będzie chodziło. Bo tak, jest nawet achievement za znalezienie jakiegoś artefakta. Ale dobra, teraz trzy... Dobra, wiecie, tak będzie najlepiej, jeśli wszystko wrzucę tutaj. Do treasure chesta, będę po piątkach po prostu wyciągał specjalnie... Nie, chwila, co? Nie mieści się? Jaki jest limit w tej skrzynce? Czemu nie mogłem wszystkiego wsadzić? Dobra, mniejsza. A piątka, dawaj coś ciekawego. Soila nie chcę. A cooked meat nie potrzebuję. A to tutaj, to dawaj z powrotem coś. I old stone. O, to się przyda. Może jakaś fajna rzecz będzie. I dobra, żywność już mamy. Tak, teraz a co jeszcze będzie potrzebne szybko? To możemy sprzedać w sumie. To można sprzedać. Na szybko jeszcze zróbcie kolejne takie. I tak, kolejny campfire, dobra. Mleko można sprzedać nawet tak, nie ma znaczenia. Cegły. Chwila, czyli pomysły mogą się powtarzać. Szybciej. Okej, szybko teraz 2 jajka. Powiększamy jeszcze bardziej i... Dobra, możesz iść do katakumb w sumie, czemu by nie? Dobra. Czuję się teraz trochę zagubiony w tym wszystkim. Co tu się dzieje? Za dużo naraz. Nie umiem tak ogarnić tego wszystkiego, powiem wam szczerze, w szczególności jak mam taki... Nie powiedziałbym słabszy dzień, ale na pewno taki dzień bez większej woli do działania. No ale dobra. Mniejsza z tym. Skupmy się na konkretach. Logic and Reason. Jedno co mi się wydaje, że może zawierać jeszcze jakieś potrzebne nam rzeczy. W kwestii... A. Właśnie jakieś nowych rzeczy. Co tu mamy? Farma. Jeden raz soil. Mamy 2 razy brick, 2 razy plank. Raz villager. Okej. Gdyby nie fakt w sumie. Że... jak to się nazywa?
potrzebuję teraz blików i tym podobnych szybko na inne rzeczy, to bym spróbował, chociaż... Dobra, jestem też głupi. Mamy teraz tyle tych stonów, w sumie nawet nie musisz już tam pracować. Tak. Damy radę to ogarnąć, tylko... z plankami będzie gorzej, bo... A, dobra, to jest Lumber Camp, nikt tam nie pracował. Katakomby. Przygotujmy tu swordmenów na wszelki wielki. Niech po prostu czekają. Bingo. Moglibyśmy mieć kolejnego psa, tylko no, niczej potrzeby. Chwila. Swordmeny nie dołączyły, naprawdę? Trzeba ich ręcznie. Badzie. Ale dobra. W takim przypadku zwiedzajcie. Tak. Lumber Camp. Gdzie jesteś, Lumber Campie? Tak. Okej, farmę już mam w pamięci. Logic and Reason kolejny kupujemy na spokojnie. I czy będzie jakaś fajna recepta? Na razie nie widać. Nie widać. Chyba mamy. Sawmill. Plank, wood, stone, iron bar. Okej, plank. Wood, stone, iron bar i villager. Nie jest to może najoptymalniejsze i najlepsze, ale niech będzie. Jeśli to jest to, o czym myślę, to będzie super. I tak, potem powiem wam szczerze, jak tak myślę, co dalej zrobimy w sumie. To jest to. To chyba najwyższa pora przygotować więcej swordsmenów i tym podobnych. No, zagrożenia mogą różne wyskakiwać. A już nie potrzebujemy aż tak dużo robotników, więc wiecie, nawet jeśli będziemy mieli samych swordsmenów, to powinni jakoś sobie poradzić. Ale tak, sawmill. Quickly turns wood into planks. Yep, dokładnie tego potrzebowałem. Więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, tutaj wszystko ogarnięte. Iron ore do smeltera. Wodę do smeltera. I tak celowo mówię błędnie, jeśli jeszcze ktoś się domyślił. Ravmeat. Jest coś jeszcze takiego istotnego? O nie, nie, chyba nie ma. Dobra. Iron bar mamy. Super. Milk można sprzedać, nie potrzebujemy go aż tak bardzo. To na razie do skrzynki, to tak. Kolejne dwa łudy. Iron bar tutaj. Wiecie co, teraz jeszcze taka jedna rzecz, miejsca eksploracyjne wszystkie ustawię tam, niech nie przeszkadzają aż tak bardzo, mi się będą potrzebne kiedyś to, co oczywiście ich poszukam, ale na razie pas. I tak, quarry niech będzie tutaj ze swoimi kamieniami, które swoją drogą powinien przerobić na cegły jak najszybciej. Dobra, kopalnia tutaj, swordsmeny dołączają do walki z goblinem. Jak miło, przyda się. I dobra. Omlety są. To teraz szybko zrzucam kolejną partię. Nie wiem, czy jest coś takie potrzebne, no ale... Wolę zawsze być, wiecie, przygotowany na takiego typu rzeczy. I w sumie jesteśmy już prawie, że na bieżąco ze wszystkim, co trzeba robić, więc możemy spróbować zobaczyć, jak działa farma. Za chwilę. Tylko muszę zobaczyć, jaka była recepta, żeby ją powoli zacząć szykować. Dwie cegły i dwie deski. Cegły mamy w zapasie. Zaraz już. Więc dwie cegły, dwie deski. Zaraz będą. I przy okazji zaraz będzie można też zrobić to coś, co tam było. Ale zanim tamto, to jednak... trzeba będzie się skupić na tym, żeby stworzyć tutaj to wielkie coś. I teraz czy villagery mogą... Czy psy mogą pracować? Jeśli tak, to będzie dziwne, ale... Miecznik i dwa psy budują sobie świątynkę. Dobra. A tutaj brickyard, żeby już właśnie szybko ogarniać i przerabiać. I no, można w sumie to trochę przyspieszyć. Co to mamy?
Golden Goblet, okej? Okay. Jakiś... Nie można sprzedać jakieś tam błyszczące złote... Ciężko to nazwać, jakiś kielich? Wow, ładne to. Chociaż nawet nie wiem po co za bardzo. Ale tak... Albo mi się wydaje, albo... Mining Camp działa dużo szybciej niż Lumber Camp. Może. Nawet nie wiem. Wiem za to tylko, że tak... Brickyard. Mamy dużo bardziej rozwinięty. Okej. Okay. Dobra, co my tu dalej mamy? Pierwsza z dwóch desek, jej. Tak. Tutaj marchewka, tutaj marchewka. W sumie to bez znaczenia. Co tam będę zarzucał? Grzybki też można sprzedać. Chociaż kogo ja szukuję, nawet nie są potrzebne. Te pieniądze i teraz takie jajko, tak. Tak. O, jeszcze tutaj mam zapas jajek, to tak. Mleko, do widzenia. Nie potrzebujemy mleka za bardzo. Szkielet? O, dobra. Zareagowałem w miarę, w porę. Kolejny achievement. To też pokonam szkieleta. Chwila, katakumb już nie ma? Tak, nie masz katakumb. Wow. Ciekawe. Ale dobra, mniejsza z tym. O, dwa łudy, super. I teraz villager. Czyżbym dobrze pamiętał? Yep, dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy, jak działa farma w takim wypadku. Nie wiem, czy to czegokolwiek nam potrzebne, ale... zaawansowany budynek do osadzenia. Minutka. Miło, w minutkę mieć grzybki. Chociaż nie wiem, po co w sumie mianem, ale tak. Wszyscy nakarmieni. Super... Nefmon, czy New Księżyc, New Moon, jak to tak zwał. Tak, i zobaczmy, co dalej tu wyniknie. Na pewno jedno, co powinienem zrobić, to szybko kupić kolejne Logic and Reason. I co my tu mamy? Okej, okay. Świątynia. Istotne miejsce kultu, czy wiary, potrzebuję tajemniczego artefakta. Ale dobra, zanim to jeszcze kamyczek. Deska, kamyczek i berbasz. To do widzenia. Deskę jeszcze zostawimy. Berbasz w sumie do widzenia. Nadal nie jestem przekonany. To wszystko. Więc jeszcze kolejny Logic and Reason. Ładne drzewko. Zostawię sobie na wszelki wielki. To do widzenia. I tak jak potrzebuję, to zobaczmy co i... dobra, czyli to domyślam się dobrze, ale tak, kielich został zaniesiony do świątyni, rozpocznijmy proces, co? Chwila, czekajcie, ja to celowo zapauzowałem, bo jak to zobaczyłem, to mam takie, co? Czy ostateczny boss, tylko jest za 1,5 sekundy, 75%, ojeju, tak, nie jest to może najmądrzejszy pomysł, ale... trzeba szybko chociaż jak najwięcej tych jełopów poprzerabiać. Nawet jeśli to będzie jeszcze jeden włócznik, ale ja potrzebuję pomocy. Ja się boję, że tu mogę zginąć, jeśli nie dostanę pomocy. Na szczęście powoli to idzie. Chciałem sobie... nie aż tak powoli, w miarę szybko. Dobra, ich szybko tam przerzucamy. Ich tam też. Wiecie co, ja mogłbym właśnie w tym momencie zabić nasz przebieg. Ale będę szedł słysząc świątynię, myślałem, okej, jakaś kaplica, jakiś święty graal czy coś, no wiecie, to same pozytywy. A tu nagle takie, masz tu księcia demonów, czy co to jest, nie, dobra, to po prostu demon. Dobra, kolejny. Dam radę go przytrzymać. Ciężko będzie, ale jeśli dam radę, to może nawet mieczników bym miał jeszcze. Chociaż, nie wiem, może lepiej by było po prostu... pogodzić się z losem i pójść na tą śmierć. Chociaż ja nie chcę, wiecie, mam za dobre to podejście. Z drugiej strony, jeśli to się uda, to może to być już koniec. Dobra, chodź. Można go kwitować, to jest chyba największy plus. I tak, co tam było potrzebne chyba? Jeszcze raz sprawdzę, czyżby tam były dwie sztabki i...
Jedna sztabka, dwa patyki, oczywiście. Jedna sztabka? Jedna sztabka, dwa patyki. Gdzie jest ten smelter, kiedy jest potrzebny? Mamy to, kolejny miecznik. Będziemy mieć kolejnego miecznika. I wiem, że mogłem tam dokończyć tamto. Ale nie chciałem. Mam nadzieję, że mi nie wymorduje krów i kurczaków. O, dobra, jest sztabka. Kolejny miecznik. Powiem szczerze, że nie będę już tych milicjantów przerobił na mieczników. Jak odkryliśmy, można przerobić na miecznika zwykłego obywatela też, więc... A tak... Zaraz przerobimy. Lumberkamp. Tak. Jeszcze jajka na wszelki wielki. Nie wiadomo, ile jeszcze będziemy musieli tak czekać. Nie wiem, pewnie mnie teraz znienawidzicie za to, co tu robię, ale tak, no. Wiem, że to jest najlepsza, najbezpieczniejsza opcja. I teraz tak, jeszcze co mogę tutaj szybko. Tak, jeszcze tak, Logic and Reason. Tutaj możemy dostać żelazo. A, w sumie Order and Structure, czy to w ogóle sprawdzam, co to może być? Nie wiem, ale mamy achievement Longevity. Longevity, tak. Nie wiem, za co on jest, przecież szybko sprawdzę. Za 34 księżyc. Super, jeszcze kolejny portal. Tak by było trzeba normalnie. Ale tak, pozwólcie, że jeszcze kupimy order and structure. Nie wiem, co tam jest, po prostu chciałbym, wiecie, sprawdzić. Ile ich tu mamy? 23. 24. 25, dobra. Ja muszę po prostu, wiecie, zobaczyć, co jest w Order and Structure. W sumie nie wiem. Iron Deposit, okej. Okay. Dużo miśków. Niestety, to może być koniec. Przez moją głupotę. Chociaż jeśli szybko pozbędziemy miśków, to może tamten jeszcze nie dobiegnie. Dobra, mamy Iron Ore. Mamy Iron Ore, dobra, kolego. Szybko działaj, może zdążysz. Nie wierzę. Przyspieszę to i... Nie, chciałem powiedzieć, że to przegramy, ale... You killed the demon. Nice. Completed the main quest. Nice. Wow. Więc tak. Dwóch rzeczy nie mamy w... tutaj? Tutaj mamy wszystko. Jakiegoś budynku nie ma, ale... Kardopedia. Wow, jeszcze sporo kart nie odkryliśmy. Wow. Nie wiem, co więcej powiedzieć, poza... wow, chwila, coś jeszcze tutaj jest. W typach ludzi. Wiecie co, mam jedną teorię, co można by było spróbować zrobić. Jeśli chodzi o typy ludzi. Też. To jest takie trochę w sumie... Jakby dać się to wytłumaczyć. Nie sprawdzę, akurat pies musiał mi umrzeć. Smutne. Ze wszystkich postaci, które mam, po prostu akurat to pies. Ale dobra. Przeżył, broniąc w sumie. W sumie broniąc dom. Bardzo smutne, ale tak, no. Najważniejsze, że udało się, tyle. Ja powiem szczerze, może nawet. Skończyliśmy główną rozgrywkę. Według Steama mam 100% osiągnięć. No wiecie co? Zaskoczyłem to, że się udało, powiem szczerze, to jest moje drugie w ogóle podejście do gry całkowicie. Pierwszy był to, który widzieliście na odcinku zerowym, który teraz jest pierwszym. Ale tak, skoro osiągnęliśmy w sumie wszystko, co się da osiągnąć według Steama, to... Ja te pozostałe karty może poszukam już samemu. A na tym zakończę naszą, jakże ciekawą, miniseryjkę ze Stacklands, gdyż, no jak widzicie, mamy wszystko.
przezwyciężyliśmy finałowego bossa, przezwyciężyliśmy przeznaczenie. Mimo tego, że srałem w gacie, tak przysłowiowo mówiąc, w sumie tak mówiąc kolokwialnie bardziej powinienem określić. Ale tak, udało się. Zwyciężyliśmy. Więc tak, ja naprawdę już będę kończył przy dźwięku omletów wyskakujących z ognisk, więc no, trzymajcie się i hej, hej.